Dzień dobry Państwu, witamy na kanale Zielony. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić Państwu sylwetkę pana Jarosława Suskę, 6-krotnego mistrza świata, 20-krotnego mistrza Europy, 25-krotnego mistrza Polski w konkurencjach indywidualnych, obecnie szkoleniowca klubu Lewart Lubartów. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy zapytać pana Jarosława, aby powiedział nam kilka słów na temat mistrzostw polskich organizowanych w Kłobucku. Są to już 28 mistrzostwa Polski seniorów. Chcieliśmy kilka słów usłyszeć od pana osoby. Ja powiem tak, mistrzostwa Polski, taekwondo są to najważniejsze zawody rozgrywane w Polsce i dla wielu klubów w ogóle najważniejsza impreza w sezonie, do której przygotowują się przez wiele miesięcy zawodnicy, że tutaj mogą sprawdzić swoje umiejętności, swój poziom. Mówię tu o tych najlepszych, którzy również aspirują do tego, żeby znajdować się w kadrze narodowej, bądź też dla samych kadrowiczów jest to bezpośredni sprawdzian przed czekającymi nas niebawem za miesiąc mistrzostwami Europy. Także my jako szkoleniowcy, trenerzy kadry bacznie przyglądamy się wszystkim zawodnikom, jaki poziom tutaj prezentują. A jeżeli chodzi o same mistrzostwa, no cóż, przyjeżdżamy tutaj już po raz enty do Kłobucka, z czego się bardzo cieszymy, bo zawsze nas miło tutaj gości. Jest bardzo dobra organizacja, także myślę, że każdy chętnie tutaj odwiedza tę stronę, pomimo że to jest kolejny już raz. A życzyć sobie, żeby w przyszłości po raz jeszcze kolejny móc tutaj zawitać. Proszę powiedzieć, bo jest pan bardzo utytułowanym zawodnikiem, tyle tytułów mistrza świata, mistrza Europy, mistrzostw Polski. Czy nie ciąży teraz jakaś presja, aby zawodnicy też osiągali takie wyniki? Czy ciąży? Trudno powiedzieć. Myślę, że w tym momencie ja już całkowicie zostawiłem ten bagaż i presji i tych wszystkich medali gdzieś na boku. Zajmuję się pracą szkoleniową w klubie, w kadrze narodowej. Także nie sądzę, że to jest jakiś ciężar, a raczej patrzę na to, że to może być motywacja, te wszystkie moje tytuły, medale dla młodszych zawodników, że mają, tak mi się wydaje, dość fajny wzór do naśladowania, do dążenia, że można to osiągnąć, że to nie jest coś abstrakcyjnego, tylko całkiem realnego. Także życzę każdemu, żeby stawał tyle razy na podium, a może więcej jeszcze razy. No, do tego chciałem właśnie nawiązać. Myślę, że nie tylko jest pan dla swoich zawodników wzorem do naśladowania, ale również dla wielu zawodników w Polsce, jak i również za granicą, ponieważ da się to zauważyć na wielu zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Chciałem jeszcze zapytać, bo wspomniał pan wcześniej, że po raz enty przyjechał pan do Kłobucka i bardzo się tutaj podoba. Czyli ogólnie myślę, że jest pan zadowolony z przyjazdów tutaj do Kłobucka, ale chciałbym usłyszeć, co się tutaj podoba w naszej miejscowości, w naszym powiecie, co się nie podoba. Bo wiadomo, zawsze są jakieś wady i zalety. Nikt nie robi zawodów doskonałych, nie wszystkie miejscowości są doskonałe. Zgadza się, no nic nie jest doskonałego. Ja powiem tak, przyjeżdżając na zawody, no niestety bolączką wszystkiego jest to, każdych zawodów, że my z reguły jesteśmy na salach gimnastycznych, na halach i w zasadzie oglądamy hale. No nie ma tego czasu, żeby zwiedzać dookoła tutaj tereny i móc podziwiać. Może w przyszłości znajdzie się taka okazja, żeby po prostu przyjechać tutaj i zobaczyć coś więcej. Ale niewątpliwie same przejazdy, które tutaj się odbywają z hoteli na hale, pokazują, że warto tutaj przyjechać, bo są fajne tereny i na pewno jest co oglądać i zwiedzać, szczególnie niedaleko Częstochowa, miejsce no, bardzo sławne, nie tylko w Polsce. Że... Na koniec jeszcze jedno tylko pytanie chciałem zadać. Jakie pan ma plany związane ze swoją pracą szkoleniową jako trener w klubie i jako trener reprezentacji Polski? Jeżeli chodzi o plany szkoleniowe, to tak jak każdy trener, myślę, że tutaj dążenie do tego, żeby wychować jak najwięcej osób, które zdobywają medale, żeby podnosić stale poziom techniczny, bo to jest takie clue jak gdyby całego szkolenia, żeby czerpać radość z wygrywania, ale nie tylko z samego wygrywania, nie tylko ze zdobywania medali, ale samego trenowania i samodoskonalenia się. I to
może bardziej praca w klubie, natomiast kadra no to jest ściśle związana ze sportem i ze zdobywaniem medali. Tutaj my mówimy już tylko i wyłącznie o zdobywaniu medali, ewentualnie o jakimś rozwoju duchowym, wychowaniu, prawda? Ale kluczową sprawą są medale. No i moja rola tutaj, żeby na zgrupowaniach kadry przygotować zawodników jak najlepiej technicznie. Głównie tutaj mowa jest o układach. Jak na razie do tej pory wszyscy konsekwentnie realizują moje plany, założenia i małymi kroczkami budujemy coraz lepszą tutaj ekipę, jeżeli chodzi o tą konkurencję, czyli układy formalne, indywidualne i drużynowe. Dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu i życzę samych sukcesów. Dziękuję bardzo.